Cześć, witam X-Gro z tej strony. Witam na kanale i zacznę od tego, że jeżeli po prostu ktoś nie poświęcił nawet jednej godziny, takiej jednej godziny wyłącznej uwagi na tematy krypto, a komentuje krypto, waląc po prostu opiniami z czapy, to totalnie ośmiesza się w oczach tych, co znają temat, ale wprowadza w błąd lub zamęt u tych, co dopiero chcą temat poznać. I to jest bardzo, bardzo ważne dla wszystkich nowych w świecie krypto, aby rozumieli temat, i dla wszystkich tych, co są dłużej w świecie krypto. Upewnijmy się, że ktokolwiek wprowadza nam zamęt do głowy, właściwie poświęcił jakikolwiek czas na to, co mówi i jakie są jego intencje. A druga rzecz to jasna sprawa, każdy musi sam poświęcić choć trochę czasu na to, aby poznać temat. Powiem wam tak, większość ludzi poświęcając 24 godziny na coś, co naprawdę to naprawdę zauważy rezultaty. 24 godziny to jest jedna doba wyłącznej uwagi i nie non-stop. Nie chodzi o to, aby non-stop cały czas poświęcić dobę, to jest niemożliwe, ale poświęcić jedną dobę, 24 godziny na poznanie tematu. I normalnie zauważymy potężne rezultaty. I nieważne, co to jest. Czy będziecie grali na gitarze, czy będziecie ćwiczyli, czy cokolwiek będziecie robili. W czymś, co chcemy osiągnąć jakiś rezultat. Skupione, niepodzielne skupienie się i niepodzielna uwaga na to coś przez 24 godziny i mamy potężny rezultat. Ale większość przebombi rok na pierdół, bez wyłącznej uwagi, bez skupienia, bez analizy i komentuje rezultaty innych, że nie są możliwe lub coś w tym stylu. Więc raz jeszcze, jeżeli ktoś nie poświęcił jednej godziny na tematy krypto, a komentuje to, szczególnie jeżeli, nieważne, pozytywnie, negatywnie, to prawdopodobnie jest to wprowadzanie w błąd. I zamęt u wszystkich innych. Więc powiem tak. W krypto wszystko wygląda jak okazja. I tutaj analiza działa na tej zasadzie, że skupiamy uwagę na czymś jednym, poznajemy to i później na podstawie tego szablonu przykładamy do następnych okazji. I wtedy bardziej można, że tak powiem, łatwiej zrozumieć temat. I owszem, jest wiele okazji, ale nie z wielu skorzystasz dlatego, bo nie rozumiesz tematu. Jeżeli nie rozumiesz tematu, dlatego z tej okazji nie skorzystasz. Najlepszym przykładem był i jest ciągle na przykład dla mnie HEX. Niewielu skorzystało z tego tematu, niewielu skorzystało z tej uwagi, bo totalnie nie rozumiało tego tematu. A podobnie będzie prawdopodobnie z Zenem. Niewielu skorzysta z Zen, bo niewiele. Ja czytam komentarze, na przykład tutaj Kamil, prawdopodobnie świeżak w tematach krypto, ale mówi od innych o Pelikanie, a on, młody Pelikan, wali z czapy swoje opinie, nie znając totalnie tematu. Twórcy chodzi, aby palić tokeny Layer 1. Noż, rzeczywiście, to jest coś i sprzedawać kubki. To jest to. To się w głowie nie mieści. Więc tu akurat, jeżeli ktoś jest weteranem w świecie krypto, to bardzo szybko wyłapie taki temat i wie, że to śmieszne. Po prostu jest śmieszne, co ten ktoś napisał. Ale dla wielu może być to wprowadzenie, totalny zamęt może wprowadzić do głowy. A propos Zen, to nie wiem, czy wiecie, ja ostatnio mówiłem o tej giełdzie BitTrue. Nawet wrzuciłem link pod spodem. Zawsze, jeżeli coś zaczynam używać, no to z wami się tym dzielę. I tak jakby ktoś kiedyś tutaj zarzucał, że dzielę się czymkolwiek, no to wybaczcie, ale telepatycznie nie jestem w stanie wam przekazać wszystkiego, więc dlatego mówię to tutaj na YouTubie czy na Twitterze, że ej, używam giełdy BitTrue. Telepatycznie wam tego nie przekażę, ale muszę wam powiedzieć. Więc Byczu zauważyłem, że wrzuciło tutaj Zen. A więc mamy na giełdzie Byczu Zen. I
Wiem, że Flare, token, na który również bardzo długo, 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 długo czekaliśmy, więc większość ludzi nawet nie pamięta o tym, że czekaliśmy na ten token, ponieważ zaczęło mnie obserwować 2 lata temu czy rok temu, to nawet nie wiedzieli, że o takim tokenie kiedykolwiek mówiliśmy. Również jest, że tak powiem, nabytczu lub IOU, czyli ja wiszę tobie, ale to jest na jedno wychodzi. A więc Zen, ciekawa sprawa, Zen nabytczu. Taka dosyć niszowa giełda i oczywiście zawsze każdy z tyłu głowy, kto już jest w świecie krypto dłużej, wie, że nie trzymamy na giełdzie więcej niż możemy stracić. Każda giełda w każdej chwili może mieć problemy, może upaść, może zostać okradziona, może jakieś, nie wiem, prawnie zostać cokolwiek zatrzymane i tak dalej, i tak dalej. Więc to z tyłu głowy mając, ciągle w pewnych momentach pewne scentralizowane punkty, takie jak giełdy, są dla nas użyteczne i dlatego je używamy. A więc Zen na giełdzie Bitchu, a więc Bybit, Bitchu to są moje takie dwie giełdy, które ostatnio używam. Jak widzicie, linki są w opisie pod filmem. Binance ostatnio przestałem używać, ciągle gdzieś tam jakiś link wisi, ale jakoś tak, że tak powiem, nie używam tej giełdy już zbytnio, ponieważ wszystko, co tam się robi, trzeba być na maksa zweryfikowanym, a ja takiego czegoś nie lubię. Przykład nieudanej weryfikacji. To nie jest, że coś próbujemy ukryć albo coś w tym stylu. Przykład nieudanej weryfikacji to choćby był Celsius. Wszyscy zweryfikowani teraz jak na świeczniku wystawieni. Totalna porażka. Więc tak to się odnosi do rzeczywistości. A więc Zen na giełdzie Bittrue. Jeżeli będziecie mieli jakieś zeny, możecie sobie tu przesłać, możecie próbować sprzedać i odwrotnie. Tak to wygląda. Teraz podobnie jest tak jak tutaj w komentarzach komentujecie, podobnie jest z tradingiem. W tradingu jest dosłownie podobnie. Trading, jeżeli na przykład po 10 tysiącach tradeów analizując wszystko, dosłownie wszystko, co robiłem i w jaki sposób to robiłem, analizując siebie, analizując rynek, analizując decyzje, to na pewno inaczej patrzę w tej chwili na rynek, na wykresy, na kwoty, niż ktoś, kto robi to 10. czy 100. raz. I choćby tutaj mamy przykład, jak rozegrałem tutaj ten skok do góry i w dół. Oczywiście wejście było tutaj 18. 850, 10% zysku jest stop loss na zielono. Taka moja typowa rozgrywka. No i oczywiście ktoś, kto jest świeży w temacie, mógłby od razu powiedzieć: OK, śmieszne kwoty, zero emocji, wrzuć większe kwoty, będzie zupełnie inaczej. Tak? To tak nie działa. Nie że zarabiasz na małych kwotach i nagle wskoczysz na duże, będziesz mógł grać tak samo. Głowa przecież inaczej pracuje. Dlatego właśnie, tak jak tutaj kolega drugi napisał, ćwiczy się emocje. A z drugiej strony, co zawsze powtarzałem i powtarzam, i co możecie się dowiedzieć z mojego poradnika ABC Tradera, który kosztuje jedyne 61 150, z 61 150, tyle kosztuje poradnik Tradera. Macie go tutaj w zakładce i filmy, więc tam dowiecie się, że pewnego pięknego dnia to, co wydaje się dużą kwotą dziś, jest śmieszną kwotą w przyszłości. I na tym to wszystko polega. A cała rozgrywka na małych kwotach jest oczywiście po to, bo na nikim tutaj nie powinienem i nie chcę wywierać żadnego wrażenia, ani też nikomu tutaj imponować. To jest po to, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy się zachować i w jaki sposób się uczymy tradingu. A jeżeli ktoś jest zaawansowany, wali dużymi kwotami, wie o co chodzi, przetradował 10 tysięcy godzin, to moje materiały dla niego są już, że tak powiem, banalne. Może jedynie dopowiadać lub próbować swoje dodatkowe doświadczenia dopisywać do tego, co ja mówię. W taki sposób bym to widział. A tak a propos, wracając do jeszcze do tradingu na sekundę, to
to wrzuciłem tutaj również mój tak jakby powiedziałem, że to jest wręcz jak lokata tego spotowego bota na Bybicie. Tutaj ktoś się kiedyś pytał mnie jeszcze raz, gdzie to jest. Idziemy na trade, idziemy na trading bot i wchodzimy tutaj w Bybit Trading Bots. I tutaj mamy spot grid bot. To używam, spot. Grid to jest zła nazwa. Ja bym to nazwał tylko spot bot. No i tutaj mam tego jednego bota otwartego i 12 dni, 4,5% po 12 dniach. I powiem wam, że niesamowicie to wygląda, bo gdybym tak popatrzył, to zobaczcie, 24, tutaj było kupno 933, ale też 23, tu była sprzedaż 933, zobaczcie. Tu sprzedało 19,333, tutaj kupiło 19,333, tutaj sprzedało, kupiło 19,333, a tutaj 19,666 sprzedało 24. Czyli w jeden dzień zrobiło jakby kilka operacji, kupno-sprzedaż, bo ta cena Bitcoina po prostu się tak waha, że on sobie po prostu kupuje i sprzedaje. I znowu, do wszystkich, którzy próbują wprowadzać błąd i zamęt. No, a ty to robisz tylko i wyłącznie dla linków afiliacyjnych, bla, bla, bla. Popatrzcie. Zero, zero opłat, jeżeli chodzi, pobiera giełda, jeżeli chodzi o tą operację. Więc, jeżeli giełda pobiera zero opłat, to XGrosz dostaje jedno wielkie zero w opłatach. Więc nie przejmujcie się. Już kiedyś to napisałem. Ja wiem, że większość z was, którzy oglądają mój kanał, jest pozytywnie nastawionych i że tak powiem, nie przeżywa wszystkiego w taki sposób, ale już kiedyś napisałem, tak w ogóle to będąc krypto, musielibyście nie kupować Hexa, nie kupować Bitcoina, nie kupować Ethereum, nie kupować nic, o czym ja mówię, bo inaczej po prostu dodajecie zer do mojego portfela, krótko mówiąc. Tak to wygląda. A propos dodawania zer do portfela, to ten skok ceny heksa to była nie tylko chyba, chociaż wątpię, żeby to było związane z tym, że heks pojawia się w grze. I tutaj ktoś wrzucił ten fragment i owszem, ja go sobie tutaj wrzuciłem na Twittera, nie? To jest z PS3 Daytona. Ale potem sobie myślałem, wrzucę na YouTube'a, zobaczę, czy ktoś tutaj pokazuje tą grę, czy rzeczywiście się pojawi ta. I zobaczcie tutaj. O właśnie, tutaj gość pokazuje. Tutaj była 55 numer. Tutaj zwyczajny, przypadkowy, pierwszy lepszy kanał o gamingu i akurat mówił o NASCAR 21 Ignition 2022 update. I tutaj mamy ten samochód w grze. Forda Mustanga numer 55 oklejonego całego w heksa na Sony PlayStation. O, nice. Taka ciekawostka. Ale o czym mówiłem? Wątpię, żeby to było głównym powodem, dlaczego tam heks podskoczył z 3 centów do 4 centów. Myślę, że głównym powodem to było to, że tam Gadwell, czyli ten największy portfel w heksie, coś tam skupił trochę z rynku heksów, co jest ciekawe, więc. Więc tak to wygląda obecnie. I nagle heks się ruszył do góry. Więc hossa, a mi, to znaczy Bessa nie będzie trwała wiecznie. To musimy sobie zdać z tego sprawę. Bessa nie będzie trwała wiecznie wszyscy, co się, że tak powiem, w tej Bessie wykrwawią, ponieważ z tego powodu, że są, tak jak powiedziałem, że dlatego, że nie rozumieją, po prostu nie potrafią skorzystać z okazji, znowu pojawią się tutaj w czasie hossy po to, by czekać i ogłaszać Bessę i czekać na tą Bessę. I kiedy pojawi się Bessa, będą udawać, że wygrali cokolwiek. Tak naprawdę nic nie zyskują na niczym. Więc tylko i wyłącznie, jeżeli jesteś w grze i masz karty na stole, cokolwiek się dzieje. Komentując i stojąc obok stołu, nie ma to znaczenia. Tak w ogóle powiem wam, że ludzie tutaj, i wracając do tych 24 godzin, które warto poświęcić na poznanie tematu, ponieważ, tak jak mówiłem, cały rok czasami
pierdu, przebombimy na jakieś głupoty czy cokolwiek. A te 24 godziny, tą niepodzielnej uwagi poświęcone na coś, robi potężne rezultaty. Weźmy z czegokolwiek, ze sportu, z muzyki, czy kiedy robisz pierwszy przysiad ze sztangą, to nie jest to tak naprawdę pierwszy przysiad ze sztangą na siłowni. Jest to zwyczajne kucasz z belką na plecach, a nie robisz przysiadu ze sztangą. Dopiero kiedy chodzisz po jakimś czasie, dopiero jest to przysiad ze sztangą. Pierwsze kucnięcie twoje nie jest przysiadem ze sztangą. Tak samo pierwszy trade nie jest tradem, tak samo pierwsza inwestycja nie jest inwestycją, więc to z tym trzeba sobie zdać sprawę. I w ogóle ludzie myślą, że znajdą jakiś super sposób na to, aby śledzić i powtarzać ruchy ludzi sukcesu, i zwykle karmią się jakimiś głupotami, a więc powiedzą, że o, trzeba rano wstawać, jeść sałatę, nie pić kawy, pić wodę z cytryną, i ludzie sukcesu tak robią. Okazuje się, że nie, że ludzie sukcesu jedzą frytki, piją kolę, wstają rano, wstają późno, śpią cały dzień, śpią całą noc, nie jeżdżą rowerem, nie jeżdżą na rowerze. To nie ma znaczenia, ale jest coś, co łączy wszystkich. To jest to, że potrafią skupić uwagę, mają wizję, mają niezaspokojenie w sobie, nie siadają na laurach i potrafią poświęcić czas w skupieniu na jednej rzeczy. Andrew Carnegie, o którym mówiłem kilka razy, jest tak jakby ojcem tej myśli skupienia się na jednej rzeczy przez dłuższy czas, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc tak to widzę. Tak to widzę na dziś, panie i panowie. Okej, więc Zen na Bydczu, ciekawa sprawa. Dla tych wszystkich, co nie pamiętają, mamy coś takiego jak Flare, SGB tokeny, ci co dostali, nie wiem czy ciągle pamiętacie, aby tutaj sobie oddelegować, kumulować te SGB tokeny. Cokolwiek z tego wyjdzie, to wyjdzie. Dollar Cost Average dla wszystkich, że tak powiem, początkujących, jest taka strona dcabtc.com. Zobaczcie, dcabtc.com. Możecie sobie tutaj na spokojnie przemyśleć temat. Zobaczcie na moje filmy do tyłu. 3 lata, 4 lata. Właśnie o tym mówiłem. 500 plus wrzucane miesięcznie w Bitcoina przez 3 lata. Inwestycja 18 tysięcy dolarów. Dzisiejsza wartość tych Bitcoinów, nawet po tej wielkiej beście, 42 tysiące dolarów. Tak to wygląda. Gdybyśmy robili to przez 2 lata ostatnie, wyglądałoby to inwestycja 12 tysięcy, wartość 13 666. Gdybyśmy to robili przez ostatni rok, kiedy wszystko leciało w dół, ciągle inwestycja 6 tysięcy, wartość w tej chwili 5 600, czyli raptem bylibyśmy o marne 400 tylko dolców w plecy. Czy tam złotych, bo powiedzmy, że to są złote, że 500 złotych mamy tutaj, nie? Czyli ciągle wychodzimy na zero. A teraz, gdybyśmy tak wzięli te 3 lata i porównali do innych aktywów, na przykład, porównajmy to do innych aktywów, jak na przykład złoto. Okay? Złoto. Przez 3 lata kumulowaliśmy w złocie, mamy 18 tysięcy, mamy 18 200. Czy jesteśmy w miejscu? Odjąć inflację, jesteśmy w czarnej i tak dalej. Bitcoin 18,42. Rynek S&P chyba to jest. 18,20. Więc tak czy inaczej, wracając do tematu krypto, kiedy ktoś, kto nie poświęcił jednej godziny, nawet nie zerknął na choćby takie najprostsze analizy i wykresy, próbuje się siać zamęt w głowach innych, to weterani rynku krypto to po prostu i tylko taki drwiący śmiech i nawet zero komentarza. Ale nowi na rynku krypto niestety mogą czasami zostać wprowadzeni w błąd i może zasiany im zasiać zamęt w głowie, więc czas pracuje dla nas, więc poznajmy temat. Sami analizujmy sporo rzeczy. I okazji, które jest mnóstwo w krypto, możemy z nich korzystać tylko wtedy, kiedy je rozumiemy.
bo kiedy je nie rozumiemy, to przejdą obok. Pokierujemy się opinią czyjąś albo czyimś zdaniem bez własnej analizy i potem nie wiadomo, czy winić kogoś, czy siebie, czy jak. Przecież siebie nie można winić. No właśnie. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Do usłyszenia jutro.